Dzień dobry. Dzień dobry. Były minister sprawiedliwości, ale dziś przede wszystkim pełnomocnik Tomasza Komendy, uniewinnionego po 18 latach spędzonych w więzieniu. No i w niejednym domu, myślę, siadają Polacy do obiadu albo i kolacji i zadają jedno i to samo pytanie. Jak to możliwe? Dlaczego niewinny człowiek spędził 18 lat w więzieniu? No, na tym polega właśnie problem i wyjaśnia to prokuratura okręgowa w Łodzi, czy to było świadome działanie, czy wielka, tragiczna pomyłka sądowa, dlatego że Tomasz Komenda nie został zatrzymany od razu po zdarzeniu, on został zatrzymany dopiero ponad 3 lata po tym zdarzeniu i tymczasowo aresztowany. No i pracowali policjanci, prokuratorzy, biegli wreszcie sędziowie i co, wszyscy po kolei się po prostu pomylili, czy ktoś bardzo mocno o to zadbał, żeby się pomylili? No przede wszystkim trzeba się zastanowić nad tym, jak były zbierane te dowody, bo tam były 3 takie mocne dowody, niby mocne w tej sprawie. Odcisk szczęki na piersi tej kobiety, dziewczyny zmarłej, badanie zapachowe, śladów zapachowych, no i badanie czapki, gdzie miał być niby włos Tomasza Komendy. I dzisiaj się okazuje, że te wszystkie dowody to można sobie wyrzucić do kosza. Wszystkie 3 były całkowicie błędne w tej sprawie. Sądy, bo nie tylko sąd okręgowy, sąd apelacyjny, a także sąd najwyższy dały się przekonać co do tego, że one mają przemawiać przeciwko Tomaszowi Komendzie. No i sąd najwyższy dzisiaj mówi, że jednak było inaczej. Pytanie kolejne, które pewnie wielu sobie zadaje, to jest pytanie, co dalej? Jak policzyć straty, które poniósł ktoś, kto 18 lat spędził w więzieniu? Jak to można wycenić? No to jest niewyobrażalne w ogóle przebywanie 18 lat bez przepustki, bez żadnej możliwości wyjścia na zewnątrz. Nie da się tego wycenić, nie ma żadnej metody wyceny. No jest to pewne wyczucie, po pierwsze. To wszystko zależy od tego, jakie straty moralne on, jakich strat moralnych on doznał, no da się wycenić jedynie odszkodowanie, czyli ile utracił, nie pracując, nie opłacając składek emerytalnych. Bo to, że będzie pan jako mecenas walczył o odszkodowanie dla Tomasza Komendy, to jest oczywiste, pewne, tak będzie. Tak będzie, pytanie tak. Tylko o jak dużą kwotę. Ja już powiedziałem dzisiaj, że to na pewno nie będzie mniejsza kwota niż 10 milionów złotych, chociaż tego się nie da przeliczyć na pieniądze w żaden sposób. No, do tej pory za krótszy okres czasu wypłacono prawie 3 miliony złotych. Tomasz Kowalczyk, niesłusznie skazany za morderstwo, on był 12 lat w więzieniu. Dokładnie tak. 18 lat, no to jest jakaś abstrakcyjna pewnie dla wielu wartość, ale można powiedzieć tak, żeby trafić pewnie do wyobraźni, że Tomasz Komenda trafił do celi, kiedy prezydentem w Polsce był Aleksander Kwaśniewski, premierem Jerzy Buzek. W telewizji zaczęto pokazywać serial M jak Miłość, który ma już dzisiaj prawie 1400 odcinków, a mężczyźni nosili 3-częściowe garnitury. Do tego nie było smartfonów, które są dzisiaj dla nas oczywistością. 18 lat w więzieniu. I stąd Tomasz Komenda dzisiaj powiedział, że na razie jeszcze komórka jest dla niego nie do końca poznana, a portale internetowe także. Mówił pan dzisiaj, że służba więzienna nie zachowywała się przyzwoicie wobec Tomasza Komendy. Co to znaczy? Jeżeli on opowiada mi o tym, że był bity przez współwięźniów na spacerniaku, a służba więzienna odwracała głowę i udawała, że tego nie widzi, no to nie jest to zachowanie, które można by akceptować. No i słyszę też dzisiaj, że pan Tomasz nie mógł zrobić sobie okularów w zakładzie karnym. No tego to już kompletnie nie rozumiem. Tak, on nie miał dowodu osobistego, nikt mu nie wyrobił dowodu osobistego, nie pomógł w wyrobieniu dowodu. Także wielokrotnie się zwracał właśnie z prośbą, bo okazało się, że ma wadę wzroku, okulary, których też mu nie umożliwiono. Ale to się działo w Polsce, nie w Meksyku, gdzieś w Ameryce Południowej, czy gdziekolwiek w jakimś kraju trzeciego świata, w Polsce. No ale to tu, obrazuje właśnie, jak wygląda polski system penitencjarny. No niestety nie wygląda najlepiej. A ma pan poczucie, że pana praca dla Tomasza Komendy to jest po trosze swego rodzaju zadośćuczynienie z pana strony, jako byłego ministra sprawiedliwości? No moja praca jest całkowicie społeczna, pro bono. Ja nie biorę ani złotówki za reprezentowanie, za obronę i później reprezentowanie pana Tomasza Komendy, ponieważ uważam, że coś mu się należy od społeczeństwa, także jeżeli mogę wnieść jakiś własny wkład, to robię. Pytam o to, bo
bo czytam komentarze, w których internauci chociażby wskazują, no tak, pan był ministrem sprawiedliwości, pan też odpowiada za to, co się dzieje, czy działo w tamtym czasie w polskich więzieniach. No ja akurat poniosłem polityczną odpowiedzialność w momencie, kiedy jeden z więźniów się powiesił. Nie przypominam sobie, żeby później atakowano kolejnych ministrów sprawiedliwości, że ktoś się powiesił w więzieniu, a więźniowie wieszali się i wtedy, i dzisiaj. Oczywiście każdy minister sprawiedliwości w jakimś sensie odpowiada za to, co się dzieje w polskim więziennictwie. Mówi pan, Skarb Państwa musi temu człowiekowi wyrównać krzywdę i pomóc w powrocie do w miarę normalnego życia. Czy poza pieniędzmi Skarb Państwa może coś jeszcze zrobić dla Tomasza Komendy? No udało się uzyskać na przykład dla niego rentę specjalną przyznaną przez premiera na okres jednego roku. No to już mu pozwala jakoś tam funkcjonować. To nie jest bogata rodzina, raczej bym powiedział, to jest biedna rodzina, a obrońcę miał z urzędu, a nie z wyboru w tym swoim postępowaniu. A w ciągu tego roku uda się zakończyć sprawę o odszkodowanie, zadośćuczynienie przed sądem? Tego nie wiem, mam nadzieję. No mamy rok na złożenie wniosku, licząc od dzisiaj. Oczywiście złożymy ten wniosek wcześniej, ale chcę, żeby on trochę doszedł do siebie i musi mi opowiedzieć o tych wszystkich swoich przeżyciach z zakładów karnych. No nie można, nie ma innej metody naprawienia krzywdy człowiekowi, jak tylko to, żeby mu wypłacić pieniądze, no bo co można jeszcze dla niego zrobić? No sam musi podjąć pracę, sam musi podjąć próbę dokształcania się ewentualnie, no i założyć rodzinę. Nikt za niego tej rodziny nie założy. Myśli pan, że ktoś odpowie za tę historię? Mam nadzieję. Zresztą dzisiaj także Tomasz Komenda, widać drzemie w nim takie poczucie krzywdy, które ujawnia się od czasu do czasu. Tomasz Komenda dzisiaj właśnie powiedział, że on chce, żeby ci ludzie, którzy doprowadzili do tego, że on 18 lat spędził w więzieniu, też usiedli na ławie oskarżonych i poczuli, jak to wygląda, tego typu sytuacja. Mówił pan o tym, że Tomasz Komenda korzystał z obrońcy z urzędu. Pytanie, jaką odpowiedzialność ponosi adwokat, który przed laty zajmował się sprawą. Czy formalnie można mu cokolwiek zarzucić? No tego nie wiem. Rodzina uważa, że nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków. I czy rodzina w związku z tym może coś z tym zrobić dzisiaj? No, zawsze można, jak się jest niezadowolonym z pracy adwokata, dochodzi do naruszenia zasad etyki bądź zaniedbywania swoich obowiązków. Można spowodować postępowanie dyscyplinarne przeciwko adwokatowi. Oczywiście akurat tutaj ja nie mówię o tym, czy będzie, czy nie będzie adwokat odpowiadał, bo może starał się robić to jak najlepiej, ale pewnie już jest przedawnienie. Zastanawiam się, czy w tej sprawie jest pan tylko profesjonalistą, czy jednak był taki moment, kiedy pan tak po ludzku po prostu się wzruszył? No jest oczywiście, trudno się nie wzruszyć, jak się ma przed sobą człowieka, który całe swoje młode życie spędził w więzieniu i w jakiś sposób ta krzywda już pozostanie. Tego się nie da do końca życia wymazać. Oczywiście jest to wzruszające, na przykład to, że ta rodzina jest taka ciepła w stosunku do niego i nigdy go nie opuściła. Profesor Zbigniew Ciąkalski jest naszym gościem nieustająco. Zapraszam na rmf24.pl i do serwisu interia.pl. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ciąkalski wciąż z nami. Panie mecenasie, trzech prokuratorów z Łodzi zajmuje się sprawą Tomasza Komendy. Czego konkretnie dotyczy to łódzkie śledztwo? Przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez te osoby, które zajmowały się na etapie śledztwa czy późniejszym orzekania w sprawie Tomasza Komendy. W szczególności chodzi o to, czy dowody były uczciwie zbierane zgodnie z zasadami sztuki, czy też na przykład nie były fabrykowane i nie chodziło o sukces za wszelką cenę. Także prokuratorzy przesłuchują wszystkich tych, którzy to postępowanie, w tym postępowaniu uczestniczyli. No, mówimy o postępowaniu sprzed 20 Dokładnie lat. Dokładnie tak. Pytanie, czy tu się na końcu nie okaże, że to wszystko się w zasadzie przedawniło i nie ma już co z tym zrobić? Akurat oczywiście takie ryzyko istnieje, ale też jest tam
tego typu możliwość, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy publicznych, że pewne rzeczy się nie przedawniają, jeżeli to godzi w czyjeś życie czy zdrowie człowieka. Także jest pewna szansa, że to się nie przedawni. No, czy sędzia, który wydawał wyrok skazujący, nadal orzeka? Ten wyrok wcześniejszy, nie dzisiejszy oczywiście. No różnie jest. Jedna z pań sędziów nie żyje, także jeżeli chodzi o prokuratorów. To znaczy ja powiem tak, że tutaj bardziej bym kładł nacisk na postępowanie przygotowawcze, czyli ten etap policyjno-prokuratorski, niż później na sądowy, chociaż w postępowaniu sądowym też sądy przeszły tak od lekkim krokiem nad całą gamą wątpliwości, które tam się pojawiały. No, mówił pan o tym obrońcy z urzędu, do niego jeszcze wrócę, no bo słuchając opowieści rodziny chociażby o tym, jak ten obrońca się zachowywał wtedy przed laty, chociażby o tym, że nie było go na ogłoszeniu wyroku tego skazującego 25 lat więzienia, trudno nie pomyśleć dzisiaj, no nie daj Boże, żeby mi się przytrafił obrońca z urzędu. Ratuj się kto może. No niestety w każdym zawodzie są i lepsi, i gorsi ludzie. Tak samo jak w środowisku lekarzy. Jeden idzie do tego lekarza, drugi do innego. Tutaj jest pewna swoboda wyboru. Akurat rodzina nie miała tej możliwości. No ale są rady adwokackie, są postępowania dyscyplinarne, także starają się eliminować z zawodu tych ludzi, którzy no, nie spełniają pewnych standardów. Ja nie wiem, jak było ostatecznie w tej sprawie, bo trzeba wysłuchać obu stron, ale no, rodzina uważa, że reprezentacja nie była należyta. Dla Tomasza Komendy ta historia kończy się dobrze. Pytanie, ile jest osób w podobnej sytuacji jak on, to znaczy siedzących dzisiaj w więzieniu, być może za morderstwo, być może za gwałt, ale niewinnych. A no jak widać, jednak takie przypadki się zdarzają. Poza tym wyobraźmy sobie, że byłaby w Polsce kara śmierci. No przecież to była sytuacja, gdzie on równie dobrze mógł być skazany na karę śmierci, którą by wykonano. Oczywiście nieodwracalne by to było. Także jeżeli są sygnały tego typu, że gdzieś rzeczywiście mogło dojść do naruszenia prawa, to jednak należałoby takie przypadki zbadać. Pan ma takie sygnały? No, w związku z tym, że zajął się pan tą sprawą, to pewnie za chwilę odezwą się kolejni, którzy będą chcieli skorzystać z pana pomocy. No już się mnóstwo osób odezwało, ale też pamiętam, jak byłem prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, wizytowałem zakłady karne, no to wszyscy się uważali za niewinnych, także tam w zasadzie winnych nie było. Każdy uważał, że skazanie go to tragiczna pomyłka sądowa. No tutaj pojawia się jeszcze jedno pytanie, które mogą zadawać sobie ci, którzy trochę się wczytują w tę sprawę. Dlaczego na jednym z przesłuchań pan Tomasz przyznał się, że był tam na miejscu, czy w tej miejscowości, w której się to wydarzyło, potem się z tego wycofał? W ogóle nie było to technicznie możliwe, czyli wszystko wskazuje na to, że go przymuszono do złożenia takich zeznań. On twierdzi, że biciem. No, choćby sądy przeszły dość lekko nad tym, że to się działo w Sylwestra i on do dzisiaj nie ma prawa jazdy i nie ma samochodu. Nie miał tam jak dojechać 25 km od Wrocławia, już nie mówiąc o tym, że nie miał najmniejszego powodu, żeby tam jechać. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro komentuje dzisiejszy wyrok tak. Ta decyzja Sądu Najwyższego potwierdza, że dobrą zmianą było uczynienie prokuratorem generalnym kogoś spoza środowiska, spoza korporacji prawniczej. No akurat nie do końca ten argument do mnie przemawia, bo to nie zależy od tego, czy polityk jest, czy nie jest, bo równie dobrze można podać szereg negatywnych przykładów. Jeżeli polityk jest ministrem sprawiedliwości, czy ministrem sprawiedliwości to oczywiste, prokuratorem generalnym. Także to nie jest argument, to zależy od ludzi. Czy ludzie są przyzwoici i chcą należycie wykonywać swoje obowiązki, czy nie. Panie profesorze, jeśli funkcjonariusze CBA wchodzą o 6 rano do domu byłego komendanta głównego policji, żeby go zatrzymać, to znaczy, że zarzuty, które ma usłyszeć komendant, muszą być poważne.
No właśnie to jest różnie, bo okazuje się, że często mamy do czynienia z tym takim siłowym wejściem do kogoś, kto równie dobrze mógł być wezwany i zgłosiłby się sam bez najmniejszych problemów i można by mu postawić zarzuty. Także ja nie jestem zwolennikiem tego typu show i pokazywanie swojej siły, swojej władzy. No nie wydaje mi się, żeby on był podejrzewany o zabójstwo, czy żeby był podejrzewany o rozbój, czy kierowanie grupą przestępczą. Także nie jestem przekonany, że zawsze trzeba w ten sposób reagować. No bo były komendant główny policji Zbigniew M. Został w ten sposób zatrzymany, a ma być podejrzany o przekazywanie informacji dotyczących działań podległej mu formacji w czasie, gdy stał na czele policji. I minister Ziobro tłumaczy, że tu jednak zachodzi niebezpieczeństwo matactwa i kontaktu pomiędzy innymi osobami, które są też podejrzane w tej sprawie. Nie znam sprawy, gdzie prokuratura, wnioskując o tymczasowe aresztowanie, nie argumentowałaby, że zachodzi obawa matactwa. Czy to jest standard, którego się używa? Absolutny standard. W tej chwili absolutny standard, jeżeli chodzi o wnioski o tymczasowe aresztowanie, że wszędzie grozi obawa matactwa. No, przypuszczam, że te zebrane dowody na pewno były i podsłuchy, być może inwigilacja. No, już są na tyle albo mocne, no nie znam tych dowodów akurat w sprawie, że argument matactwa, który jest takim kluczem, wytrychem, no niekoniecznie uzasadnia aż tak radykalne działanie. No to jest taki dzień, kiedy mamy nie tylko jedno ważne zatrzymanie, bo zatrzymany jeszcze został Jarosław S., pseudonim Masa. Nie wiem, czy miał pan okazję usłyszeć w ciągu dnia. On z kolei ma usłyszeć zarzuty. No i niektórzy pytają, jak to jest możliwe? Przecież Masa otrzymał wcześniej status świadka koronnego, a teraz został zatrzymany. No ja mam swoje zdanie na temat instytucji świadka koronnego. Znaczy uważam, że jest pomocna, ale nie może być jedynym dowodem w sprawie. Akurat jeżeli chodzi o tego najsłynniejszego świadka koronnego, to te nowe ewentualnie zarzuty nie dotyczą okresu, kiedy on zeznawał jako świadek koronny. Czyli także świadkowi koronnemu nie wszystko wolno. Ale on już nie był w tym momencie świadkiem koronnym. To znaczy, krótko mówiąc, zakończył ten etap świadka koronnego. Inna sprawa, że niektórzy mówią, że im dalej od tych zdarzeń, tym więcej sobie przypominał. Także trzeba uważać zawsze z instytucją świadka koronnego. Były minister sprawiedliwości, profesor Zbigniew Ciąkalski. Dziękuję za rozmowę.